Oczywiście moim zamiarem nie będzie wygłaszanie naukowych teorii, bo to chyba Bismarck powiedział, że 44 profesorów i w ten czas ojczyzna jest zgubiona. Mogę powiedzieć krótko. Bardzo często w ostatnich latach, właściwie 20 lat, użalamy się nad katastrofą Bytomia. Odwrócę to pytanie i powiem, że Bytom takie okresy stagnacji miał i dosyć często je miał. Na dobrą sprawę w połowie XIV wieku zabrakło dostępu do kruszców. I ten brak trwał w zasadzie aż do XIX wieku. I Bytom w zasadzie dryfował w historii. Z wielkiego miasta książęcego właściwie do średniego, a nawet małego miasta. Potem pojawiła się szansa w postaci zapotrzebowania na cynk, a złoża galmanu dawały temu możliwość. Ale i ta szansa trwała krótko, bo tylko właśnie 10 lat, 1815. I nową szansę otrzymał wtedy, gdy zaczęto eksploatować węgiel i hutnictwo się rozszerzyło. Oczywiście dziwną szansę otrzymał w 1945 roku. Mówię dziwną, dlatego że Bytom miał być terenem żałosnej dla miasta eksploatacji. Mówię żałosnej, bo przed wojną eksploatacja też funkcjonowała. Tak dalece, że miasto już w ten czas przenieść z Kowic, ale po wojnie można mówić o gospodarce rabunkowej. Mówiąc o katastrofach, wyłania się okres najlepszy. Ten najlepszy oczywiście był Bytom książęcy. To w zasadzie możemy mówić od XIII wieku, powiedzmy do 1355, czyli krótko. A na pewno okres prosperity przypada na lata już XIX wieku, a raczej schyłku tego stulecia. Myślę sobie, że o propagandzie trudno mówić, natomiast warto pamiętać, że państwo pruskie, a potem Trzecia Rzesza miała świadomość, że to miasto jest bardzo ważne. To nie jest przypadek, że Hitler przyjechał do miasta. To nie jest przypadek, że był tu Göring. To nie jest przypadek, że był Hans Frank. To nie jest przypadek, że był prezydent Hindenburg. O Bytom walczono, bo to miasto robotników, a NSDAP była partią robotniczą. Ale niezależnie od tego uważam, że dzisiaj w zasadzie o Bytom nikt nie walczy. I powiem jeszcze jedno tylko zdanie. Proszono mnie nie tak dawno, bym wystąpił w programie ogólnopolskiej telewizji na temat dzisiejszego Bytomia. Ja odmówiłem. Dlaczego? Gdy Bytom obchodził 750-lecie, nikt o Bytomiu nie pamiętał. A gdy w Bytomiu dzieje się źle, wszyscy nagle chcą nam pomagać. Dziękuję. Mógłbym, pani redaktor, odpowiedzieć jednym zdaniem. Kilka miesięcy temu Gazeta Miejska w Bytomiu zwróciła się do mnie w trybie pilnym, żebym odpowiedział na ankietę Mój Bytom, bo jest tam taki dział. Widocznie nikogo godniejszego nie było, bo pan jeszcze u nas nie drukował i to miało być w najbliższym numerze. Ja telefonicznie podyktowałem tekst, powiedziałem zdjęcie, proszę sobie znaleźć w internecie.
I z tego tekstu przytoczę zakończenie tylko. To mogłoby być odpowiedzią na pytanie pani redaktor. W zakończeniu napisałem takie zdanie. Mój Bytom był miastem pięknym, czystym i bezpiecznym. Niestety był. Wątpię, czy jeszcze kiedyś takim się stanie. I oczywiście tekst się nie ukazał w Gazecie Miejskiej. Nie dostałem żadnego sygnału, ani przeproszenia, ani informacji. To było kilka miesięcy temu. Przechodząc do konkretu. Bytom jest dla mnie, to można było z wypowiedzi kandydatów na prezydentów wysnuć, klasycznym przykładem zjawiska polskiego, gdzie najlepiej się udają procesy likwidacyjne. Padło tu określenie, że w czasach propagandy komunistycznej miasto węgla i stali. Padły kopalnie, padły huty. Propaganda platformerska mówiła o energii kultury. Proszę Państwa, ja faktycznie żyję bardzo długo i od urodzenia w Bytomiu. Widzę, że nie tylko kopalnie i huty, ale i tramwaje i połączenia kolejowe. Ja komuś tłumaczyłem, żeby się z Bytomia dostać na zachód Polski, ja chcę jechać do Wrocławia czy do Opola, to muszę taksówką jechać do Gliwic i z Gliwic dalej, ponieważ Bytom nie ma połączenia kolejowego z zachodem Polski. To jest miasto blisko 180 tysięcy mieszkańców, to jest nie do pomyślenia. Proszę Państwa, padają szkoły, padają biblioteki. Niedaleko stąd było jedno ze znakomitych archiwów miejskich, w swoim czasie przeniesione, wiadomo, do Katowic. Była bardzo dobra Biblioteka Śląska w latach licealnych i studenckich, korzystałem z niej. Fantastyczne zbiory podworskie, Biblioteki Polskiej w Rumunii, Biblioteki Seminarium Polskiego w Akademii Pedagogicznej, zbiory niemieckie z Raciborza, największe zbiory niemieckie po Uniwersytecie Wrocławskim. Doktoranci moich kolegów z Wrocławia, z germanistyki przyjeżdżali tu, żeby korzystać z tych zbiorów. Oczywiście w Katowicach. Los muzeum. Nie będę, Państwo znacie sytuację tego muzeum. Ostatnio Tadeusz Kijonka, o ironio losu, kierownik artystyczny Opery Śląskiej w Bytomiu, głośno postuluje, żeby wybudować teatr wielki opery, oczywiście w Katowicach. Proszę Państwa, no jest to straszne. Szkolnictwo. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że jedyną na górnym, niemieckim Górnym Śląsku uczelnią wyższą była Akademia Pedagogiczna właśnie w Bytomiu. Dzisiaj w Bytomiu nie ma ani jednej wyższej państwowej uczelni. To znaczy jest Wydział Politechniki, Uniwersytetu Medycznego, jest Wydział Szkoły Teatralnej Krakowskiej, jest Kolegium Nauczycielskie w stanie likwidacji. Kolegia nauczycielskie ulegną w najbliższych 2 latach w całej Polsce likwidacji. Jak mi wiadomo, to bytomskie zostanie prawdopodobnie połączone z jakąś uczelnią w Czeladzi. Czyli reasumując, ten wizerunek Bytomia, jaki się jawi, no nie jest zbyt optymistyczny. Pan profesor tu mówił o wielkich tradycjach i tak dalej, ale młodzi, o właśnie do was się zwracam. Co można zrobić, bo nie można żyć w skansenie. Nie można żyć tylko historią, nie można tylko żyć tym, że Bytom ma bogate tradycje i artystyczne, i szkolnictwo, i cudowną architekturę, która się sypie, ale co zrobić, żeby to miasto żyło, żeby to miasto odżyło. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja już jestem u schyłku życia, ale wy młodzi macie wszystko przed sobą. Zróbcie coś. Dziękuję.